Co ja mam powiedzieć o tym Mistrzostwie Polski? No to wiadomo, że to trzeba zacząć. Tak jak teraz jesteśmy, czerwiec, tak? No to trzeba się wrócić do tego czerwca 2022, kiedy ten zespół został budowany. A może nawet maja, bo pierwsze rozmowy to były w maju po sezonie z Endym Mazurczakiem i Stonym Meyerem, czyli tam się tak naprawdę to wszystko zaczęło. Jak ja zaczynałem robić ten zespół, to tak nie myślałem o tym, żeby zdobyć Mistrzostwo Polski, myślałem o jednym. Stworzyć zespół, który będzie fajnie grał w koszykówkę. Czyli będzie przyciągał kibiców na hale, czyli w telewizji, jak ludzie będą oglądać, to będą z tego zadowoleni. I z tego zespołu, który mam taką satysfakcję, że grał widowiskowo, nagle przerodziło się coś wielkiego, że ten zespół może osiągnąć sukces nie tylko widowiskowo, ale też czysto tak można powiedzieć fizycznie, czyli zdobyć coś wielkiego. Początek ciężki, bardzo. Przegrana ze Śląskiem Wrocław, przegrana ze Stalą Ostrów u siebie i to tak sromotnie, bo tam ponad 20 punktów i takie załamania przychodziły. Natomiast no, z biegiem czasu zaczęliśmy coraz lepiej grać. Taką dużą siłę poczuliśmy na przełomie grudnia i stycznia, czyli na przełomie roku. Luty, kontuzja i Meyera, podstawowego zawodnika, i ten Puchar Polski nam troszkę nie wyszedł, taki falstart. Wtedy takie myślenia też doszły, czy my jesteśmy na tyle mocnym zespołem, że może coś pograć, czy zespół, i były takie myślenia i że tak powiem, informacje ze środowiska, zresztą to nasze traktowanie przez ekspertów, nie, oni nic nie ugrają, bo pokazał to Puchar Polski właśnie, gdzie w ważnych meczach gdzieś nie daliśmy rady, i chociażby finał Ligi NBL, gdzie byliśmy najlepszym zespołem sezonu zasadniczego, a okazało się, że w czwórce zajęliśmy czwarte Final Four. I ja też miałem takie obawy, bo też człowiek wyciąga wnioski, na to wszystko patrzy z taką dozą, ojej, czy damy radę. No natomiast no, wiemy, co się stało na przełomie maja i czerwca tego roku, czyli początek maja, playoffy, Anwil Włocławek, nawet dzisiejszy prezes PLK ze mną rozmawiał. No i co teraz zrobisz? Mówi, takie fajne drugie miejsce zająłeś w lidze, tak fajnie graliście i teraz traficie na Anwil. A ja mówię, no i co z tego? Mówię, tak z Łukaszem rozmawiam, no i co z tego? Znaczy, on nie zadał pytania, no bo pewnie przegracie, tylko rzucił taki. Ja mówię, Łukasz, no nie wiem, no walczymy, zobaczymy, co się uda, to zrobimy. I ja myślę, że po tym Anwilu poczuliśmy taką siłę, po tej serii z Anwilem. Chyba nawet powiedziałem to gdzieś na jakiejś tam konferencji, że ja już tych chłopaków nie zatrzymam. Oni już byli tak nakręceni, to było widać tą taką energię wokół, że trenerze, zrobimy coś wielkiego. No i wiemy, co się stało. Ja odpowiadając na jedno pytanie, opowiadam oczywiście, ale to jestem ja, że odpowiedziałem na 20 albo 30. No ale to taka krótka historia tego sezonu. No, krótka, a zarazem no, niesamowita. Będę sięgał gdzieś tam do historii. Oczywiście będę się wzorował trochę na tym, co zrobiłem w tym sezonie, żeby spróbować to powtórzyć, żeby to nie był taki jednorazowy wybryk, żeby była to jakaś kolejna kontynuacja, kolejny ośrodek silny koszykarsko w Polsce. Fajnie, bo przychodziłem do Szczecina, to trener Łukomski, Marek, mówi do mnie, słuchaj Jarek, tu masz tam taką dobrą restaurację, tu masz tam, a tu jak sobie pójdziesz na piwko, możesz chodzić, tam cię nikt nie pozna. W Szczecinie nikt nie wie, kto to jest trener Kinga. Ja mówię, no ma rację, ale nie chodziłem tam. Wolałem się tam tą zająć pracą, dom, praca. Teraz przechodzę przez Szczecin, nie ma osoby, która by nie chciała sobie ze mną zrobić zdjęcia albo porozmawiać coś chwilę. Idę do sklepu, wszyscy mnie poznają. Idę na spacer nad jezioro, do parku, wszyscy mnie poznają. Czyli, znaczy, dążę do tego, że to, co prezes też powiedział, że sukces w takich dużych miastach jest potrzebny, żeby tą publiczność przyciągnąć. Nie mogę się doczekać początku sezonu przyszłego, żeby zobaczyć, czy to się przełożyło na tą frekwencję, na to zainteresowanie, te finały i te Mistrzostwa Polski, które zrobiliśmy. Ja nie wiem, czego brakowało, ale tam chyba nawet pani Paulina powiedziała, że może mamy czego żałować, że wcześniej, że jako asystent nie mogłem chodzić na te konferencje. Znaczy, ja mówię wszystko szczerze i czasami bez takiego buforingu. Ciekawostka, ja tych konferencji w ogóle nie oglądam. Swoich. Znaczy, oglądają to moje dzieci, ogląda tam asystent, czasami Maciek Majcherek, i tam coś podpowie.
Ja mówię, nie oglądam tego, bo pewnie znowu tam jakieś głupoty mówiłem. Bo mówię szczerze to co czuję, to co było. I ten buffering czasami jest potrzebny, tak? Że trzeba gdzieś tam przyhamować. I później jak popatrzymy, to z biegiem czasu troszeczkę się hamowałem, bo mówię, nie, za dużo powiem i coś. Ja doła jestem w ogóle z natury i czasami ten język mi się nie zamyka, no ale taki już jestem, a w wieku 50 lat pewnie będzie się ciężko zmienić, natomiast no, zakontrolować się można i mam nadzieję, że już nie będzie jakichś takich dużych wpadek, jeśli chodzi o te moje wypowiedzi. No fajnie. Podoba mi się przede wszystkim, że mam blisko tutaj do rodziców, bo rodzice mieszkają w Mierzeszynie, a to jest w Józefowie, to mam tutaj 10 minut, że nie musiałem przez tą całą Warszawę się przed... Nie, no żartuję. Fajnie, bo pierwszy raz jestem na takiej gali, zawsze tą galę oglądałem w telewizji, teraz jestem jej nie tylko uczestnikiem, ale takim no, pełnym uczestnikiem, że parę razy udało mi się wyjść na tą scenę. Poznałem panią Paulinę Gylewską, bo mam okazję oczywiście, wydaje mi się, że każdego znam w telewizji, ale nie każdego, no, osobiście się nie znamy, to poznaliśmy się. Cóż mogę powiedzieć, no troszkę żałuję, że ten nasz klub reprezentuje tylko ja. Żarty są takie, że jako jedyny mam marynarkę. Nie, tam więcej osób ma marynarkę w zespole, ale z różnych względów ci, co nie mogli, no to nie przyjechali, bo nie mogli, a ci, co mogli, to może tak brzydko powiedzieć, ale jakoś tam się wykręcili z tego, żeby nie przyjechać. Bo nie chcę powiedzieć, że nie chcieli, ale wykręcili się, bo to nie każdy jest do takich rzeczy stworzony. No ja wiem, że to są rzeczy potrzebne. Mi też nie jest łatwo. Tutaj widzę, że mamy taką ściankę. Właśnie spytałem, zażartowałem, czy mogę się sfotografować z żoną. No pewnie się sfotografuję na ściance. Ale no podoba mi się bardzo. Co ciekawe, jesteśmy już godzinę po i jeszcze chyba nie miałem czasu siąść tak i coś przekąsić. No bo sława trochę kosztuje, jeśli chodzi o wywiady i tak jeden dziennikarz, drugi tutaj dla PLK zawsze oczywiście. Wy zawsze będziecie mieć priorytet, żeby z wami porozmawiać. No ale podoba mi się bardzo.